Cześć, miło Was powitać w kolejnym odcinku RC Maestra, takim bardzo nietypowym, chyba jeszcze takiego nie było. Jesteśmy na zawodach X-Ray Series, dzisiaj są treningi wolne, jest piątek, wczoraj tor był ustawiany i oprowadzę Was tutaj szybciutko po torze, póki nikt nie jeździ. Chodźmy, prosta startowa jest po drugiej stronie toru. Tutaj z bliska jest bardzo ostra hopka, z której jest długi, długi lot. Następnie jest lewy zakręt. Tu jest taki specjalny element ślizgu. No chłopaki nie widzą, a jak ktoś cię z całą prędkością uderzy, to będzie źle. To jest strada po przeróbkach, które miały na celu jej wzmocnienie, żeby nic nie popękało, i to jeździł mój syn Kuba. Potem odsprzedałem Przemkowi. Dzień dobry, ta strada jest pancerna. Tak, może nie jest rewelacja, ale bardzo trudno ją uszkodzić. Czołg jeszcze był. Adam pierwszy raz w życiu przejedzie się modelem. A tu mamy Trojana Bagusika, a ja mam tam Trakusika i potem pojeździmy tymi małymi HSP sprzętkami. Nie podłączyłeś? Podłączyłem. Nie. A, bo ja zamierzałem odpinać, tamtym przepinać, wiesz? Zamierzałem przykładać. A tu jest tak 716 modeli. I on się nazywa Trojan. Tylko ten ma z kolei ten problem, że jest bardzo zero-jedynkowy silnik. A to jest ten Kyosho silnik ode. Tak, a ten oryginalny był troszkę spokojniejszy, bo ten jak wariat wstaje, wiesz? Powiedzmy, że to jest silnik od drona, tak? Tak, tak, tak. Tak. Nasze łódzkie patenty. On tak się obraca. Silnik od drona outrunner, czyli zewnętrznie się kręcący. Kręcący. Czyli że można go zamontować do drona. Bo on w ogóle pierwotnie w dronie występuje. Tu chodzi o chłodzenie, tutaj, wiesz? Tutaj, poczekaj, antenkę może w dziurkę. Tak? Ale proszę. Nie ma znaczenia. Się wkręcił. A spoilera pan nie posiada? Może posiada, tylko doznał rozczłonkowania na etapie chyba pudełkowania. A że ja wczoraj wieczorem przygotowywałem, wyciągnąłem tych gratów możliwie dużo z szafy, żeby jak najwięcej odpalić. Jeden, drugi, tam jeszcze przywiozłem ten RX-a. To potem będziemy pokazywać. I mamy Trojana bez spoilera i strady. Mało mi się bardzo podoba, to jest malutki, fajnie. Poczekajcie, aż wszyscy zajmą się. Wszyscy. O, bardzo ładnie. I tutaj pojedź po szerokości i tam przez tamtą... Nie, na hopę na razie jak się nauczysz, to dopiero hopę pojedziesz, tak? 45 sekund. Pamiętaj, żeby prosto przejeżdżać. No to chodź przejdziemy z boku toru. I na razie jeździmy po szerokim okrążeniu. O, nie, musisz wycofać ze skrętem w przeciwną stronę. Z takim przeciwskrętem trzeba wycofać, tak? O, i bardzo ładnie. Jedź wolniej, a precyzyjniej, tak? Nie tyle gazu. Proszę? Ja tylko tak to mówię. Przypominam, to jest numer HSP Trojan Bagusik. Będziemy mieli jeszcze Trakusika, który się nazywa Hunter. Z tym, że tu jest mod taki zrobiony, jest silnik od drona, to co przed chwilą pokazywaliśmy. Silnik od Kyosho. Bezszczotkowy outrunner. 58 gramów waży ten silnik, a z tego modeliku o skali 1.16 robi potwora po prostu. Nic się nie psuje, jest niesamowicie prędki sprzęt. Już Wam pokazuję. O. To jest mały model w skali 1.16, tak jak mówił Bartosz, na bezszczotkowym silniku.
model jest stanowczo za szybki jak na początkującego. Gdzie on jest? Jest za szybki jak na zakup dla dziecka, ale daje dosyć dużo frajdy. Bardzo skrętny, zwrotny. O, niewiarygodnie szybki. Niestety w małym modelu są dosyć cienkie niektóre elementy. Spójrz, jak to przyspiesza. Są cienkie niektóre elementy, na przykład wahacze, elementy napędowe. Potencjalnie łatwo je uszkodzić, bo to jest bardzo lekki model i ma bardzo lekkie, cienkie elementy. Powiem wraca Bartosz. Uważam, że bez kłopotu można takim Trojanem, jeżeli by mnie dopuścili, to spokojnie mógłbym wystartować. Tylko by trzeba było troszkę coś zrobić ze sterowaniem, żeby było bardziej precyzyjne, nie? A no to byśmy dopracowali coś z oponami. Ale bo... to idzie straszliwie. Ale tak, ale skręca niesamowicie. No i tutaj są cztery jednakowe koła. Wszyscy, co tu startują, używają kół z przodu znacznie mniejszą, mają żeby skręt był. A, właśnie, żeby były podsterowne, żeby samochód nie zawijał w zakręcie, tak? Bo jak zawinie, to roluje. I chodzi o to, żeby spłuczał przodem i na to jest kilka patentów, między innymi trzeba zeszlifować, po prostu po chamsku zeszlifować te piny z przodu, żeby przednie opony były zdecydowanie bardziej śliskie niż tylne i wtedy to zacznie mieć sens i jak na to patrzę i się tym bawię, jutro startujemy Trojanem. Rozważam, czy by nie było sensownie dla zabawy pojechać. Tak? No. Tym bardziej, że przez to, że on jest bardzo lekki, a ma dość mocne wahacze, uważam, że spokojnie wytrzyma to po prostu. Ze względu na niską wagę. Jest tu pakiet lipo. No już myślę, że tańszego, tak szybkiego trudno. Modelu to się chyba nie da to, kupić. To nowe chyba... Są do tego wszystkie części, tak? I to są przystępne koszty, temu nie zrobimy nikomu krzywdy. Skąd się tu zapach palonego? Myślę, że ze strady. Ze strady? A to co tak? Tak. Silnik. A tam, pokaż tą stradę. Chodź, bo coś się pali. Aż dym idzie. O. Tak, to coś jest źle. Jaki to jest rozwojowy ten silnik? Wiesz co, Bartku, nie wiem, to jest jeden z silników, jak to się mówi, z domowego archiwum. Nie, a to on jest, nie może, to nie jest, może tak być. A to jest regulator, który jest... On tylko alternatywnie jest, tak działa, tak, i właśnie... Nagrywasz? Tak. Zapalił Adam Lentu, oto zawodnik, zapalił silnik. Dobrze poszło, gdzie jest gaśnica? Nie mówimy, co tak śmierdzi, no jeszcze chwilę i byśmy mieli żywy. Ale to tak się nie jeździ, że jeszcze śmierdzi. Ale wiesz co, ale jak śmierdzi, chwilę... to już się nie powinno jechać, bo tak. Ułamek sekundy po tym już będzie płomień. Już jest płomień. Ja może powiem jeszcze parę słów, jak go robiłem. Otóż te wieżyczki to są z modelu spalinowego Trophy Tragi. One są bardzo grube, bardzo mocne i to są też, te górne wahacze też są dorobione z uciętych, zniszczonych wahaczy od Trophy Tragi 1.8 HP-owego, dzięki czemu to no, ma trochę luzów, ale jest, ale no, nie jest... do połamania, nie do urwania. No, ja tu parę elementów wymieniłem, niektóre no, były połamane, tak. Ale jest nowych. Tutaj też jest podwójne wzmocnienie. Tak, a to jest nowe. Ale regulator, to wszystko jest gorące. To jest gorący silnik. Także to nie może tak jeździć. Ale że jest grzał model. Mnie to nie zniesie. Jesteś killer. Killer. Mateusz Krzysiek, dobra. Przelituj. Poczekaj, zobaczymy, czy się wskrabie tu. O, jedź do przodu. No i wjecha. Bardzo
A przejedź jeszcze po tej górze, chociaż to nie problem. A Przemek, tylko z jakąś trochę szybkością po tej górce. No dobra, no to jako tako, tak? To jest tak, przeprawowy. O! Minęło model. Dotknęło hamulca. Przód. Z tego wniosek, że hamować nie należy. No bo on jest włączony w tym trybie crawler. W momencie, kiedy puszczą tylko przyspieszenie, to momentalnie blokuje koła. On jest na crawler mode. I przeleciał przez przód. Tutaj w tym momencie... No to daj mu szansę, bo tak to nie da. Zrobiłem podłączenie, zaczynałem do silnika. W momencie, kiedy dotykam, zobacz sobie, to, tam patrz na model, gdzie jest model? Masz kamerę, jak dotykam regulatora, to się zapalają światła. No nie, z mały. Mały zawodnik jest, lepiej zjedź, bo on ci zaraz, on się nie będzie krępował. To nawet, no mówię, to nasze tyle nie wyskoczyło, no? I delikatne zwalnianie, no? Nie, teraz chłopie. Kurde. Wziąłem tylko do ręki, czy z nami już mi nie dało. Delikatne zwalnianie, powoli sposobem ten, przepustnicę. A ja to bym wydałem. No tak. I to jest aparatura od niego? Też? Nie, zmieniona. Nie, słuchaj, ja w ogóle to wziąłem bez nadajnika, w związku z czym musiałem od razu zmienić. Jest regulator, ten oryginalny, ponieważ tam jest, w oryginale jest zespolony, jest regulator za odbiornikiem, więc no to jest tak średnio, tak? Tak. No co się właśnie, kurczę, coś się wydarzyło nam tutaj, jeszcze nie wiemy co. To na stole sobie postaw, zobacz. Humor z tyłu zmieniony, bo to jest... oryginały się nie nadają, a reszta jest standard. A mory z tyłu są zmienione, tak? Tak, tak. Przód jest standardowy. Wiesz. A te półośki są też opcjonalne, tak? Nie. Oryginał. To jest oryginał? To jest standard, wszystko standard. A to u Jacka kupione, czy nie? Nie. A jaki to jest koszt takiego auta? Słuchaj, gdzieś tam widziałem, na Allegro są po 350. Nówki? Tak, tak. Pewno nie wszystkie akumulatory, ja sprawdzałem, bo już część brała. No. Tak powiem, z garażu. To akurat nam się silnik spalił dzisiaj w stradzie. Fuel Toys, które kosztuje poniżej 400 zł, tak naprawdę, jest szczotkowe, jest na Lipolu. I zaraz popatrzycie sobie, jak to jedzie po naszym testowym torze. Nie wiem, jakieś Fuel Toys podobno, to nie nasze. To pan przyniósł. Podobnie na obsługę. I wypadnie to pierwszy raz tutaj całe. Parłowo Michał 51884, Zamczycki Bartomik 53064. Fajny, bo taki skoczny, to jest taki miękki. 45 sekund. Patrz tutaj na skok teraz, za nazwę skoku. Tutaj uważajcie, nie wybrać. Tam dużo opony wybierają, wiesz? Poczekaj to. Poczekaj, jadę. Bardzo fajnie to jedzie. Bardzo fajnie jedzie, bardzo fajnie skacze. Troszkę ma mały zakres skrętu, ale to nie wiem, czy to do zrobienia. Zrobienia pewnie. Zaraz się przyjrzymy temu i hoppa.
na cztery koła. No! Takie no, auto. To równoskasze, nie? Tak. Średniak. On niestety, ale on też dość słabawy. Wszystkie wiesz, jakieś tam niedokładności, wszystkie luzy jak się nałożą. Wiesz to? Tu się serwer kłania. Serwer jest też, tak. Nie, serwer to jest chyba zdjęty. Ale Wojtek już chyba nie jedzie. Tak, ale to co mówisz, wszystkie luzy suma, tak jest, suma, wszystko się wiesz, sumuje, w związku z czym... Nie skręca. Można... No ale to jest szczegół, jak za takie pieniądze to śmigać przeciętnej klasy. Kurczę. Tym bardziej, że bawisz się po lesie, no, większość na wprost jadąc, a nie niekoniecznie... Schodzący z tego biegu, ale zapraszam... Taki bok piękny, ładnie, tak pięknie bokiem chodzi. Naprawdę, wierzcie mi, że... A to steronapęd? Tak, steronapęd. No to super. Na pewno tutaj tego nie zrobimy, no bo na dywanie wszystkie koła niestety, oba dywy nie są blokowane, w związku z czym... Niestety, może stety. Bardzo nadaje, ale do zabawy. Zablokować przynajmniej tym. Ale do jazdy sympatycznej się nadaje. Jako basher taki na pierwszego, nie? Nie, ja dziękuję. Widzisz, okazuje się, że różne modele są i to szybko jeździ. I można się cieszyć za niewielkie pieniądze. No ale zobacz, ja tego... Bartek, ja do tego toreda zamontowałem inną aparaturę. To rozumiem koniec tej relacji. Koniec tej relacji. No zawsze. Wrócimy znaczy, jeszcze. Ja to widziałem na YouTubie, tak? Niejaki Franca Forfiter. Pozdrawiamy, on o tym pisze. Jest też chyba członkiem, na pewno jest członkiem naszej grupy. I faktycznie uważam, że pierwszy raz to miałem w rękach, ale fajne. No. Takie są sympatyczne pojazdy. Tak samo jak ten Trojan czy ten Hunter, którego nam w którym momencie wyjmiemy. Robimy serwis, bo się skrzywił się amortyzator. Ale wyprostujesz to, Bartek? Adam wyprostuje. Ten, kto krzywił, Adam, ten prostuje. Zobacz sobie. Ty będziesz modelarzem. Zobacz, jaki jest krzywy. Zgadnij, kto krzywił. No właśnie, ja. Powiedz, ja mam na imię? Adam. Połamało się, tak? To się połamało. Dalej, wędrzuć się. Działa? Zobaczę jak jeździ na tej wyskoku. No, zobaczymy. Jeździłeś tu? Co pan sprzedaje? Ja pączki. Aha. Z lukrę? No, graj. Zaleski, czy jesteś na serwisie? Łapa, dobra. Serwis. Finał, ale spokojnie to. Zanim chyba krusz. Dobrze było, z tamtej strony na rękę. A kolejna, to jest
30 sekund na Wiktor Tkaczy. Kuba w pierwszym sekundę też Tkaczy. No to prawie było. Jeszcze na Mateusz Tkaczy. Tylko. Dojadą kamienie. Dojadą kamienie. Jeden wesoły, reszta smutni. No, czasami uda mi się czasami. To już był ostatni dzisiaj? Tak, ostatni dzisiaj. Ostatni, trzeci finał. Udało mi się, wygrałem eliminację, wygrałem wszystkie trzy finały. Więc model zdał egzamin. Ale model to serpent. Tak, to serpent, nie Traxas. I nie HPI. A to jest Dejan Serpent taki gotowy do kupienia, czy trzeba go sobie poskładać? Powiesz znaczy coś o nim, no to powiedz. Są dwie wersje, jest gotowy i jest taka wersja, nazwijmy to pro, taki do samodzielnego złożenia. A no ja twój? Oczywiście lubię sam składać, bo przyjemność nie jest tylko z jeżdżenia, ale również ze składania. Więc ja wziąłem tą wersję pro i sam go złożyłem. Czy od ciebie go można kupić, czy gdzie go można kupić? No, takiego nowego. Można również u mnie, ale można też w różnych innych miejscach. Przepraszam cię bardzo, ale muszę, bo młody jedzie teraz swój dzień.